powstał nowy parking parku Jedź w Warszawie. Trochę więcej jest tutaj już samochodów, nawet w weekend, niż na Żelaniu. A znajdujemy się oczywiście obok przystanku kolejowego Warszawa Jeziorki. Zaczynamy! Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć i trzymam za nóż. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji. Znajdujemy się bezpośrednio nad przystankiem kolejowym Warszawa Jeziorki, który w tymże miejscu się znajduje. Nie jest to stacja oczywiście. Natomiast lecąc dalej możemy zaobserwować nowe miejsce, nowy 17 parking parku Jedź Warszawy, zrealizowany przez WTP, czyli P+R Warszawa Jeziorki. Czeka już aktualnie na samochody, od 3 listopada jest oddany do użytku. Jak widzicie, samochodów nie ma tutaj dużo, ale od razu tłumaczę spokojnie, nie ma tutaj samochodów zbyt dużo, ponieważ jestem tutaj w weekend, nie pamiętam tylko czy w sobotę, czy w niedzielę, w sobotę, z tego co pamiętam. Więc faktycznie i tak całkiem niezły wynik, jeżeli chodzi o liczbę pojazdów spalinowych w tymże miejscu, biorąc pod uwagę, jak to wygląda. Warto podkreślić tutaj, powiedziałem pojazdów spalinowych, nie bez powodu, ponieważ również tutaj są miejsca do ładowania samochodów elektrycznych, z tym, że one jeszcze nie były oddane do użytku bezpośrednio właśnie 3 listopada, one, te dwa miejsca, zostały oddane do użytku chwilę później. Nie są tylko tutaj pociągi, są tutaj również trzy linie autobusowe, 715, 737, jak i również 809 i tam w okolicy linie lokalne, z tego co pamiętam, kursują tam z pętli bezpośrednio. No oczywiście są tutaj też bezpośrednio pociągi w kierunku Warszawy Śródmieście, czy dalej Piaseczno i te rejony. No i niedługo będzie tutaj już bezpośrednio też SKM-ka, która się tutaj pojawi. Dalej idąc, tak jak powiedziałem, mamy tutaj kolejny parking parku Jedź. Jest tutaj 138 miejsc. Jak widzieliście na wlocie, jak wlatowaliśmy, wszystkie miejsca są podpisane i wszystkie miejsca są obserwowane, dzięki czemu już wjeżdżając na parking, wiemy, ile danych miejsc parkingowych jest oddanych do użytku i z których można skorzystać. Co do samego parkingu, parking został zrealizowany w formule projektuj i buduj, czyli został zaprojektowany przez wykonawcę, później zbudowany. Budowa całkiem szybko trwała, jak zobaczycie za chwilę na zdjęciach historycznych z kwietnia, wtedy się dopiero prace zaczynały, jeżeli chodzi o budowę. Natomiast sam parking, tak jak powiedziałem, 138 miejsc ogólnie postojowych, 6 dla niepełnosprawnych, 3 dla kierowców podróżujących z innymi osobami, czyli 2+, a także dwa stanowiska Kiss and Ride dla podróżujących pasażerów. Jadących dalej bezpośrednio, czyli Kiss and Ride K+R. Idąc dalej, tak jak powiedziałem, są jeszcze oczywiście dwa miejsca do ładowania pojazdów samochodowych elektrycznych, jak i również do ładowania rowerów elektrycznych, bo tutaj jest ta cała wiata. Wiata jest całkiem pokaźna, mieszcząca 40 pojazdów rowerowych, czyli jednośladów. Warto podkreślić chyba najważniejszy element, więcej miejsc rowerowych według mnie tutaj mogłoby być na spokojnie, natomiast jest to element zadaszonego parkingu rowerowego, czyli coś, czego mimo wszystko całkiem brakuje w Warszawie. Sama wiata jest ekologiczna, ponieważ na dachu są zamontowane panele fotowoltaiczne, tak samo jak na budynku technicznym, które również tam oczyszcza i podgrzewa różnymi sposobami z kosmosu swoje rzeczy, tam tak zwana pompa ciepła, która jest zamontowana na tym budynku zaplecza pośrodku. Oczywiście mnóstwo nowych drzewek, kilkadziesiąt krzewów, no ale to wiadomo jak to wygląda. Pewnie jesteś ciekawi, no dobrze, awizonosz, ale mamy taki parking parku Jedź, a jak ja mogę z niego skorzystać? I tutaj mogę Was zdziwić, bo większość osób, które ogląda mój kanał, ma taki parking w cenie lub za darmo, w zależności od tego jak wolicie. Ja mówię w cenie biletu swojego, czyli 30-90-dniowego biletu. Jeżeli mamy kartę miejską lub mamy uprawnienia do bezpłatnych przejazdów na terenie Warszawy, parkingi parku Jedź wszystkie w ramach warszawskiego transportu publicznego są dla nas w cenie. Czyli podjeżdżamy, dotykamy swoją kartę miejską lub skanujemy kod QR z aplikacji i wjeżdżamy bez większego problemu. Natomiast jeżeli chcielibyśmy skorzystać tak jednorazowo z takiego parkingu, to oczywiście jest taka opcja. Pierwsze 20 minut jest bezpłatne na parkingach, natomiast już doba i dłuższy okres czasu, znaczy nie da się dłużej niż dobę zaparkować na takim parkingu, natomiast normalnie, aby zostać
zniesionym z opłaty, która wynosi 100 zł za jeden dzień na parkingu, wystarczy kupić i pokazać później w automacie bezpośrednio bilet dobowy, trzydniowy lub weekendowy, no albo oczywiście bilety długookresowe, czyli 30 i 90-dniowe. Sam parking, jak i również pozostałe parkingi są czynne dla pasażerów od 4:30 do 2:30, czyli całkiem długi okres czasu, ale oczywiście to nie jest cały dzień, aby nie zostawiać tutaj swoich samochodów na nocowanie. Teraz macie zdjęcia z kwietnia, więc możecie zobaczyć, jak to mniej więcej wyglądało w kwietniu 2022, bo ja tutaj się pojawiałem oczywiście co jakiś czas. No i też tutaj warto podkreślić, że ponieważ to jest 17 już parking parkujeć, no to już jest ponad niemal 5000 takich miejsc parkingowych na terenie całej Warszawy. Sama inwestycja w połowie została sfinansowana ze środków Unii Europejskiej, a całość kosztowała 3 miliony złotych. Także tak to mniej więcej wygląda. No to macie jeszcze parę zdjęć, bezpośrednio teraz jeszcze z kwietnia. Ja byłem tylko jako ciekawostkę, jakie te pozostałe parkingi znajdują się na przykład w okolicy. W okolicy mamy jeszcze parkingi, tak niedalekie okolicy naprawdę. Mamy trzy parkingi na linii metra M1 w tej okolicy, czyli metro Stokłosy 392 miejsca parkingowe, metro Ucynów 165 i metro Wilanowska 283. Aleja Krakowska jest już całkiem niezła, bo ma 414 miejsc parkingowych. P plus R Połuczyńska 500 miejsc parkingowych, Ursus Niedźwiadek 338 miejsc parkingowych, Stadion Narodowy 110 miejsc parkingowych. Na Wawrze jest kiepsko, bo Anin, SKM Anin ma 81 miejsc parkingowych, a SKM Wawer 145 miejsc parkingowych, czyli całkiem słabo. Metro Marymont lepiej, 405 miejsc parkingowych. Sławny, niesławny PKP Żerań 235 miejsc parkingowych. Sławny, niesławny, ponieważ jak dobrze wiecie, powstał na takiej linii kolejowej, gdzie no, linia kolejowa jest, pociągów jest, ale większość pociągów omija ten przystanek kolejowy, więc to jest duży problem. Natomiast oczywiście główny i najważniejszy parking parkujeć po Wawrzyszew, który ma raptem 80 miejsc parkingowych, jest metro Mociny, gdzie są aż 4 te przystanki. Jeden na 72 miejsca parkingowe, drugi na 254, trzeci na 157, jak i również pierwszy, główny, to jest na 1010 pojazdów dla aut. No i tutaj warto podkreślić, że tamten parking parkujeć powstał bezpośrednio przy zakończeniu budowy pierwszej linii metra. Czego na drugiej linii metra, jak powiedziałem, brakuje, bo jedyny parking parkujeć na drugiej linii metra to jest Stadion Narodowy. To było na tyle z materiału. Jeśli taki film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Jutro będzie najprawdopodobniej Starzyńskiego, a w kolejnych dniach Warszawa Zachodnia, na którą widzę w komentarzach, że już bardzo czekacie, więc spokojnie zobaczycie ją już na dniach. Do zobaczenia już niedługo w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!